Witam w poniedziałku po polsku. Są to odcinki specjalne, które będą dostępne co poniedziałku. Dzisiaj powtórzymy deklinację rzeczowników rodzaju męskiego w dopełniaczu. Rzeczowniki te odpowiadają na pytania kogo czego, mają podpowiedź nie ma, przyjmują końcówkę u lub a. Na przykład wagon wagonu, urlop urlopu, świat świata, but buta. Zwróć uwagę na naprzemienne samogłoski i spółgłoski. Dziadek dziadka, uczeń ucznia, koniec końca. Samochód samochodu, pokój pokoju, dworzec z dworca, mąż męża. Dopełniać mamy tam, gdzie mamy negację semantycznych pozytywnych czasowników. Nie jem, nie mam, a również szukam, słucham i po przyimkach do, blisko, naprzeciwko. Zobaczmy, jakie końcówki są w dopełniaczu. Dla rodzaju męskoosobowego jest końcówka rzeczownika a. Tak w dopełniaczu mówimy o miesiącach. Stycznia, marca, września. Owocach i warzywach. Banana, ogórka, pomidora. Naczyniach i sztućcach. Widelca, noża, kubka. Tańce. Walca, mazura, kadryla. Sporcie. Golfa, tenisa, brydża. Walutach. Dolara, jena, funta. Producentach samochodów i markach. Citroena, Volkswagena, Golfa. Podobnie sprawa wygląda z rodzajem niemieckoosobowym. Nie mam nowego telewizora. Nie mam starego komputera. Ale nie mam czerwonego samochodu. To nie są reguły, ale musisz znać, że dla rzeczowników nieżywych rodzaju męskiego oprócz końcówki a możemy używać również u. Kiedy to robimy? Wtedy, kiedy mówimy o transporcie, samochodu, roweru, elementach zbiorowych, ryżu, cukru, płynach, keczupu, majonezu, abstraktach, czasu, pomysłu albo o dniach tygodnia, poniedziałku, wtorku. Dzisiaj to wszystko. Ucz się polskiego, jeśli go się nie znasz. Wpodobaj! Jeśli ci się podobał filmik, subskrybuj ten kanał.